I tak na nodze stań! Na łapie lub matce! Jak chcecie! Kolora nie ma szans, bo wdzięk Torelai wprowadza w trans! Ja też chcę tam tańczyć! Nowy uczeń musi czekać na kwalifikacje, które są za miesiąc. Na szczęście dla tamtych dwóch, ja w tym roku zrezygnowałam z funkcji kapitanki. Poluję na nieco grubszą rybę. Czy ktoś tu powiedział ryba? Niezłe wejście! Na kogo głosujesz, Laguna? Torelai! Torelai jest świetna i zmiażdży każdego przeciwnika! Głosujcie na nią! Już jutro wybierzecie na kapitankę Draculore lub Torelai. I będzie pięknie. O tak! Draculore! Tak! Torelai! Ale teraz wracać do klas. Nie guzdrać się. To powodzenia, Torelai. Może i okręciłaś resztę wokół skrzydełka, ale nie mnie. Ja znam twój sekret. Jesteś wiedźmą. Co? Skąd ci to? Bo słyszałam, jak nagrywałaś notkę. Nie sądzę, żeby wiedźma mogła być kapitanką potworniarek. Czary są zabronione. Gdy wszystkim powiem, nie będzie zabawnie. Wyrzucą cię. Możesz zrezygnować, a wtedy kot nie miałknie. Zostaniesz, zrobię miau. Czekaj, przecież ci nie uwierzą. To twoje słowo kontra moje. Moje i Laguny też. Co mam zrobić? Laguna, no weź! Sorki, gdy wychodzę z rury, troszkę chlapię. Nieważne, widziałaś czary Draculore, prawda? Nie widziałam. Prawda? O, no to mamy już dwie przeciw jednej. Jeżeli mnie wyda, wyrzucą mnie ze szkoły. No i nie skończę wtedy z najwyższą średnią. Wcale nie skończę szkoły. Gdybym tylko mogła sprawić, żeby Torelai zapomniała, że o tym kiedyś wspominałam. Jesteś wiedźmą! Tak, jest wiedźmą! Hej! Jesteś wiedźmą! Możesz rzucić czar! Jestem wiedźmą! Genialny pomysł! Znajdźmy czar! Torelai! Nie rób tego! Draculora ma mega dobre serce! I chociaż brzmi to bardzo apetycznie, nie możesz zniszczyć jej życia! Okej, okay. Najpierw przynosisz złe miałcze latte, które miało być z kocimiętką, teraz to... Mam cię dosyć, Laguna! Draculora nie wycofała się z wyborów, więc jasne, że powiem wszystkim, że jest wiedźmą! Ale najpierw powiem im wszystkim o seniorze Piszczku! Potwory! Mam dla was mega plotę! Cicho, Sza, milcz jak krup. Nie wydasz już nigdy sekretu Laguny! Posłuchajcie, to jest sztos! Laguna! Laguna! Wzięłam chrumkające ucho. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Muszę napić się wody. O, dzięki. Jesteś największą bohaterką w historii mojego życia. Co się stało? Musiałam zmienić plan. Laguna ma... O, jeśli nie mogę zdradzić jej sekretu, to zdradzę sekret wampirki. Pora na gwóźdź programu. Draculora postanowiła wycofać się z tegorocznych wyborów. Ze złości płonę! Czemu, Draculoro? Tak, wystartuj! Bo ona zupełnie się do tego nie nadaje! Łamie zasady! No i przynosi wstyd wszystkim potworom! To jest wiedźma! Ta, jasne, Torelai! Mówisz tak o niej z zazdrości! Nieprawda! Ma kryjówkę w swoim pokoju! Wszyscy za mną! Chcę to zobaczyć! Torelai, nie rób tego! Natychmiast zejść mi z drogi! Ja nie mam czego jej zazdrościć! I proszę, to wiedźma! Nie ma tu nic oprócz kuszków! To pewnie jedna z jej sztuczek! Cofnij to, Draculora! Użyj jakiegoś zaklęcia! Jak miałabym to zrobić? Czary są zakazane! Na serio jest wiedźmą! Musicie mi uwierzyć! I sięgnęłaś dna, Torelai! Chodźmy głosować! Laguna? Hej, rozgryzłam plan Torelai, szybko popłynęłam rurami i dotarłam tam pierwsza. W 29 sekund pobiłam własny rekord. Laguna, jestem ci wdzięczna na wieki. Na wieki? Jesteś nieśmiertelna. O, prąd, to poważna sprawa. To ja jestem ci wdzięczna. Teraz mój sekret jest bezpieczny. Uwaga! Wszystkie głosy zostały policzone. Kapitanką zostaje... Draculora! Naprawdę się zgodziła?
Mnie całe stulecia zajęło przekonanie taty, żeby puścił mnie na imprezę z paczką moich przyjaciół. A samą nie ma opcji. To jak ją przekonałaś? Też było ciężko. Ale muszę coś wyznać. Zaczęła się zamieć, a ja znalazłam się bardzo daleko od domu. I odkryłam to miejsce. Wyglądało na opuszczone, no więc weszłam do środka. Tak cię przepraszam. Byłam zdesperowana i sama, więc zostawiłam tu pułapki, bo się bałam. No, to wiele wyjaśnia. A ja myślałam, że to jakiś sabotaż, ale miałaś kłopoty i musiałaś gdzieś się schować. To jak to jest być groźnym Yeti? Po pierwsze, Yeti nie są groźne. Tylko żyjemy na odludziu. Bywamy samotne. Jesteś samotna? Po co poszłaś na wyprawę solo? Ja wcale nie ruszyłam na żadną wyprawę. Tak naprawdę mam mega nadopiekuńczą mamę. Wyszłam z domu po naszej grubej kłótni. Chciałam pójść do Straszyceum, porozmawiać z władzami. Może gdybym pokazała, że panuję nad mocami, zrobiliby wyjątek i mnie zapisali. Ale mama się nie zgodziła. Byłam wkurzona, więc wyszłam na chwilę się przejść. Mama też musiała się zdenerwować, bo nagle rozpętała się ta straszna zamieć. I się przestraszyłam i było jeszcze gorzej. I się zgubiłam, i zepsuła mi się deska, i nie wiem, jak wrócić do domu, i bardzo tęsknię za mamą. Sorki! Nie chciałam tego zrobić. Spokojnie, nie jesteś samotna, bo masz nas. Pomożemy ci, a najpierw damy znać twojej mamie. Na pewno się martwi. Jesteśmy już prawie przy przepaści zagłady. Musimy się przez nią przedostać. Mi amiga, powiedziałaś, że zaraz będzie przepaść zagłady? A może się przesłyszałam? Nie, spokojnie, to nic strasznego. Jest tam wielki most. Bułka z masłem, będzie potwornie. O, i już! Nie widzę tu jakoś żadnego mostu. Wyhamuj! Szybko! Próbuję, ale nie działa! Nie chcę tak umrzeć! Nie przez lód! Ja mam pewien pomysł, ale nie wiem, czy dam sobie radę. Abby, musisz spróbować. Okej. Dawię radę, zadaj! Jesteś zdolna, charyzmatyczna i prześliczna. Naprawdę. Nie chcą nas tutaj. Stop! Proszę, pani Bominabu, proszę mnie wysłuchać. Mam wysłuchiwać, jak będziesz mnie o coś oskarżać? Winić mnie za śnieżycę w 99? Ma, to moja przyjaciółka. Teraz jest tu inaczej. Dopiero się poznaliśmy, lecz wiemy, że Abby to bardzo zdolny, odważny, trochę niezdarny Yeti. Jej moce są potworzaste. Dzisiaj zrobiłam most z lodu. Naprawdę? To wspaniale, Śnieżyneczko. Nie tak planowałam, że będzie wyglądać ta więcnoc. No i przyznam, że na początku było ciężko, ale jestem teraz za to wdzięczna, bo poznałam Abby, która przypomniała mi, o co chodzi w tym święcie. O przyjaźń. I mam nadzieję, że też pani przekona się, że nie jesteśmy źli. A nawet wręcz przeciwnie. Musi pani pozwolić Abby tutaj chodzić. Ale przecież może. Ona ducha. Yeti mogą chodzić do Straszyceum już od lat. Wysłałam wiadomość na Neverest 100 lat temu. Ja chyba trochę odcięłam nas od świata. Nawet od pocztowych smoków. Już od tak dawna chowam się w górach i nie miałam pojęcia, że świat aż tak się zmienił. Abby, cieszę się, że wreszcie poznałaś kogoś, kto cię w pełni akceptuje. Jeśli tego właśnie chcesz, możesz zapisać się do Straszyceum. Okej, kochani, to mój prezent dla wszystkich przyjaciół. Dziś najdłuższa zimna noc, chłód ze wszystkich stron. Lecz na śniegu widać ślad, wskaże mi, gdzie jest mój dom. A w środku ktoś mnie woła, tłum przyjaciół mają gest. Tak! Rozglądam się dookoła. O tak! I już lepiej mi jest. Są góry ręce, hej, hej, impra zaczyna się. Czuję, że porywa mnie. Świętujmy więc, hej, hej! Historii strasznych czas, a tu gryza ciastka masz. A słońce ma spać, bo bal musi trwać. Hej, jej, jej, jej! A słońce ma spać, bo bal musi trwać! Och, ten ziemniak wsiąkł jak kamfora! Jeśli krewnicka dowie się o tym czarze, to
powie tacie, a... Drakulora! O wielku mowa! Nie! Ty mylisz potwory. Ten nie ma futra, dzikiego spojrzenia i super zmysłu. To Drakula. Hej, tato! Tato, mikrofon. Jako jeden z pfft postanowiłem wygnać wampira, bo miał nieodpowiedni strój. Ostro, ale wiemy, że bejsbolowe czapki są słabiutkie. Widzimy się później, to lecę! Mam pomysł, wiem już jak złapać ziemniaczka. Zapraszam! Wow! Tajny schowek na bioniczne protezy? Ale czadzior! Może potrzeba pomocnej dłoni, co? Wszystko w zasięgu ręki. Franki go złapie, a... Ja odwrócę czar. Mój nos wyczuwa tu... skrobie i sól. Ziemniaczek! Tu jest! A masz, ziemniaczku! Zamiana cieni, burzowy dzień, posłuchaj czarów, to się zmieni! Chyba duchy w Straży Ceum chcą, żebym jadł dużo więcej warzyw. Dzięki, straszydła! Się zmień! Czy żyje? Coś poszło nie tak. Drakula będzie za 3 minuty. Rzucą mnie ze szkoły, a tata umie rozpoznać kłamstwo. Nie używałaś tej księgi tylko do prezentacji o czarach, prawda? Nie, rzucałam czary, dlatego że lubię czarować. Czuję, że to jest część mnie. To dlaczego robiłaś tę prezentację? Chyba chciałam przekonać samą siebie. Wszyscy myślą, że będę super wampirem jak mój tata. Wolałabym być wiedźmą. Ale to raczej średnio wampirze. Hej, moje wilkołacze oczy widzą wampirzycę oraz wiedźmę. Na serio? Jestem wiedźmą! Jestem wiedźmą! Ta wiedźma rzuci czar! Jedzenie! Czas iść spać! Zjem coś! Zjem! Czary? Czyja to sprawka? Ja! To byłam ja! Jeśli mogłabym się wtrącić, reguły zakazują potworom rzucać czary, ale Claudine to półczłowiek. To jej ludzka strona. Prawnik też? To tylko szczegół. Przybył Drakula! Przybył Drakula! Chodź ze mną, Drakuloro. Nie chcę, by pft widział córkę w złym towarzystwie. Drakula! To zaszczyt gościć tak zacnego potwora w naszych murach. To sama przyjemność. Jest i moja zgniła wampirza księżniczka. Wybrałem na dziś świetny film Wampir 2 Krew z 85. Drakulora? Czemu pukasz? Możesz mnie zaprosić? Tak, ale to też twój pokój. Już niedługo. Tak, jestem wdzięczna za to, co zrobiłyście, ale nie mogę was dłużej narażać. Postanowiłam się wyprowadzić. Ale skoro tak, to co zrobimy z tym schowkiem? To prawda, że może i nie wiem jeszcze wszystkiego o potworach, ale wiem, że jesteśmy stadem. Dlatego chcemy cię wspierać. Niezależnie, kim postanowisz być. Dzięki. O, przytulasek! Au!